Siemanko, kolejne zakupy, pełne retro, dzisiaj sam Xbox Classic. Mówiłem, że będę się w tym roku bardzo opiekował moją kolekcją Xbox Classic i do tego dążę. Ale na początek pierwszy przegrany. Jeden z całej paczki zawodnik nie dał rady, Ender the Matrix. Został przez kuriera skasowany. Tak doszczętnie. Trafił chłop centralnie w kant płyty, także płyta się do niczego nie nadaje. Chociaż nie boli to tak mocno, ponieważ jest to niemiecka wersja językowa, więc strata niewielka. No ale niestety, no nie zachowało się nad pudełko, także jeden wariat poszedł, ale na szczęście to najgorsza gra z zestawu chyba. Teraz tak pokażę wam mimochodem, bo to jest taki zakup januszowy, Januszek tak zwany. Kupiłem tanio, sprzedam drożej, będzie kasa na gry. Akurat trafiło się dwie tytuły na Xboxa One za 55 zł łącznie już z wysyłką, więc te dwie gry kosztowały 55 zł. Kilka złociszych zarobię na tych grach i za to będę mógł sobie coś kupić droższego. Także czasami rzadko, bo rzadko, ale robię taki januszing, jak jest okazja. A Minecraft schodliwy jest, tym bardziej New For Speed Rivals też powinien za kilka dyszek pójść. 4-5 dyszek powinien się sprzedać, więc zawsze na plus. Tak się buduje też jakby swoją kolekcję po taniości. I lecimy z grami. Dwanaście albo 11 gier, nie pamiętam czy z tą było 12, z tą popsutą. Pierwszy będzie to chyba najgorszy tytuł, bo ma niemiecką okładkę niestety. Nie lubimy niemieckich okładek. Ja tak aż mocno nad tym nie ubolewam, ale jak mi na głównej stronie, etykiecie, okładce pisze po The Opkampf van de Onderminer. No, co kurwa? To chyba się grać. Ale mam prawdopodobnie, gra jest po angielsku oczywiście, ale mam prawdopodobnie okładkę na Xboxa właśnie One'a i to z angielskiego wydania, więc sobie podmienię. Nie będzie kuło w oczy, w uszy. Co za gry? Na podstawie bajki, to jest chyba druga z serii, bo były chyba dwie gry z nie śledzę ani bajki, chyba oglądałem tylko pierwszą część tych i nie ma mocni, to u nas w Polsce się nazywało, od Pixara. Gra całkiem fajna, bo to jest taki platformowy rozluźniacz. Zbieramy monety, bijemy wrogów, idziemy do przodu, takie sekwencje platformowe, także to nie jest jakaś tam wielka filozofia, po prostu gra ma zarobić na... wychodzi równo z filmem, nie może się spóźnić i zarabia sobie po prostu na franczyzie filmu i nie ma mocni. Dzieciaki idą do kina, potem idą po grę. Tak to się kiedyś kulało na erze właśnie tych starych, tych teraz akurat starych konsol, starych generacji. Teraz to widzę, że odeszli od tego mocno. Nie ma jakby równorzędnych wydań właśnie. Gra plus film wychodzi po prostu, nie wiem, widocznie doszli do tego, że to się im nie opyla. Także to jest pierwszy tytuł. Będzie tutaj 5 perełek, także zaczynamy z małego poziomu, a potem jak wypierdoli, to z kalesonów walczy. Za to mi zdemotyzują. Spokojnie, tutaj kolejna gierka, taka z takich, z tych słabszych, także napięcie niech rośnie stopniowo. Słuchajcie, CSI na Xboxa nie jest to jakiś w ogóle wielki rarytas. Akurat tutaj nie ma mojego ulubionego bohatera, bo ten rudy taki, co chodzi i wszystkich konfidenci. Nie wiem, on jest z Miami chyba. Bo tych odcinków właśnie CSI jest dosyć dużo. Tego w ogóle gościa nie kojarzę, także pewnie najsłabsza jakaś część. Gier też jest kilka wątków. Tutaj akurat badamy miejsca zbrodni, zbieramy jakieś tam ślady. Potem siłą dedukcji, oczywiście gra nas tam kieruje, jak pewnie jak po sznurku. Odgadujemy, kto jest zabójcą i tyle. Także tak, tego typu gra, no też jest taki bardziej zapychacz, to nie ukrywam, bo raczej w to nie będę grał, ale tak mówię, chciałem sobie tą moją kolekcję Xboxa fajnie zapełnić. Tego klasika, więc jeżeli się trafiam nawet gry, których nie mam, a nie są jakieś tam to może wielkie rarytasy, to i takie biorę. To już zaczynają się ciekawe tytuły, słuchajcie. Worms, Fortress, Under Siege. Wormsy trójka przyniosły trzeci wymiar i masę badziewstwa. Niestety Wormsy nie polubiły się z trzecim wymiarem. Gier w 3D wyszły chyba 3, o ile się nie mylę. Jakiś byłem fanem, mocno grałem w Wormsy. I wyszła trójka właśnie, Worms Fortress i Mayhem chyba, z tego co pamiętam. Ta część, którą tutaj mamy, charakteryzuje się tym, że tutaj mieliśmy właśnie dwa naprzeciwległe forty, z których nasze robaki systematycznie napierdzielały się wszelkiego rodzaju żelastwem, granatami, bazukami i całą resztę. Oczywiście wszystko w 3D. Źle to nie wygląda, bo grafika jest dosyć kreskówkowa, więc to ta gra przetrwała próbę czasu, ona dalej ładnie wygląda. Przypomnę, że na Xboxie tym Series X, który tam podlepsza, tam robi cuda niewidy, to ta gierka też będzie spoko wyglądała. Ale to taki news, akurat też chcę zebrać sobie wszystkie właśnie Wormsy w trójwymiarze. Mam chyba już trójkę,
Teraz mam tego właśnie Under Siege Fortress i będę potrzebował jeszcze tego Mayhem, z tego co pamiętam. Lecę z głowy, także dobra, to odłożę. Słuchajcie, teraz FPS-ik, ciekawa pozycja, Far Cry, Instinct Evolution. To jest jakby rozwinięcie gierki, która wyszła rok wcześniej, pamiętam, chyba to był 2006. Jak się mylę, to mnie poprawcie. To był właśnie Far Cry Instinct, gdzie właśnie ten nasz główny bohater, akurat on tam był jakiś taki, się zmieniał chyba jakiegoś takiego potwora, on miał taki tryb Rage Mode. Ja grałem w pierwszego Far Cry, oczywiście dużo później, bo mój pierwszy komp nie dał rady. Po prostu wywiesił białą flagę, jak próbowałem to odpalić. Oczywiście w jedynej słusznej wersji wydawcy, tam chyba Verbatim wydawał wszystkie gry, w które ja grałem. Pozdro dla kumatych. I tak, Far Cry 3 był fajny, a w to zagram, tylko tutaj ograniczenie konsoli na pewno niestety dadzą o sobie znać, chociaż nie wiem, jak to jest właśnie z tymi grami, które możemy ogrywać na Series X, czy te z klasika też są mocno, bo nie wgłębiałem się w temat, nie wgryzałem się, czy one też są podciągane pod te 4K, 60 klatek, tam w ogóle cuda, co się nie dzieją. Akurat Microsoft tutaj naprawdę zrobił dobrą robotę i na pewno będę chciał po prostu sobie to przetestować, jak kupię sobie Xboxa, albo jak Agata nazbiera mi kupi. Na pewno to zrobi. Także Far Cry Evolution nie jest już nawet taka tania gra, bo już koło 7 dyszek trzeba za nią dać, więc z tego się cieszę, że się udało trafić z wymianki. Słuchajcie, Rayman 3. Bardzo fajny tytuł. Akurat ten Rayman był taki trochę w mroczne klimaty, bo ten nasz Rayman zakładał jakieś takie przedziwne rękawice właśnie bokserskie z kolcami. Także niby platformówka dla dzieci, a Rayman ostro kopał dupska przeciwnikom. Wszystko w 3D. Nie chcę tutaj też wprowadzać was w błąd, ale nie wiem, czy też tutaj trójka to nie było na zasadzie, że pierwsza gra w 3D, ale nie jestem pewien. Akurat nie byłem takim mocnym fanem platformówek. Oczywiście grałem w tego Raymana na PC-cie za czasów, kiedy właśnie wszystkie gry wydawał Verbatim. I też miałem właśnie tą edycję. Także miło będzie mi wrócić do tego właśnie Raymana, pograć właśnie. On taki właśnie mocniejszy Hodlum Havok. Havok, czy jak te małe stworki się nazywały. Także też bardzo cieszy taki klasyczny platformer rozpoznawany. Ostatnia część z serii Prince of Persia. Tej mi brakowało w kolekcji, słuchajcie. Miałem jedynkę, mam tą trójkę, która się nazywała Dwa Trony, ona miała na początku się nazywać Dwie Wieże, ale oczywiście World Trade Center, wiemy co było, więc wydawca, żeby nie źle się to nie kojarzyło, zmienił nazwę gry właśnie z Dwie Wieże na Dwa Trony po prostu. I tą część mam Piaski Czasu, no i brakowało mi tego Warrior Within. Gierka jest fenomenalna, mroczne też takie klimaty, właśnie tutaj akurat ten Prince of Persia poszedł w takie bardzo mroczne klimaty. Jedynka była bardzo bajkowa, taka Prince of Persia, a tutaj to taki hardcore po prostu, rzeź, krew, flaki i dużo piachu też. Pierwsza scena tam jest dosyć fajna, jak się na takim statku walczy z taką laską, która jest praktycznie ubrana w trzy sznurki. Ale no teraz w tych czasach chyba to by nie przeszło. Także tytuł jest ostatnią z trzech części właśnie, którą zdobywam sobie do kolekcji. Ja chyba wszystkie części, żeby was nie skłamać, we wszystkie Prince of Persia grałem, łącznie z tą taką jedynką, tą taką pierwszą gdzieś na kompach. I lubiłem tą serię bardzo, także żałuję, że nic nowego nie wyszło, nawet ta z twarzą Michaela Jacksona całkiem mi podeszła i się podobała. Każdy, kto grał, to wie, o co mi chodzi z tą twarzą Michaela Jacksona w tej najnowszej odsłonie, która wyszła. Słuchajcie, Piraci Karaibów, kolejny tytuł, który musiał wyjść na licencji właśnie filmowej. To o tym wcześniej wspominałem, co do tej platformówki i nie ma mocni. Tutaj jest ten sam schemat, czyli wychodzi film Piraci z Karaibów, oczywiście jest wielki hype. Film tam, jak to lubi, tak lubi, ale oczywiście musiała wyjść gra na popularności właśnie filmu. I tutaj mamy taką typową gierkę właśnie o piratach Bethesda, Ubisoft, czyli nic dobrze to nie wróży. Nie grałem w to, szczerze mówiąc, nie zamierzam, bardziej jest to gierka do wyczyszczenia i położenia na półeczkę do kolekcji jako taki artefakcik zdobyczny. I dwie platformówki teraz mam bardzo fajne też. Blinks, The Time Sweeper i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli informacja only on Xbox. Gra jest w pełnym komplecie. Manual, płytka. Wszystkie płytki sobie wcześniej sprawdziłem. Płyty są w bardzo fajnym stanie, także mi się japa cieszyła jak normalnie. Jak nie powiem co, bo... jak nie powiem kiedy, bo po prostu otwieranie takiego kartonu z taką zawartością to zawsze musi się japa cieszyć. Tutaj mamy platformówkę i nawet ten kot śmiechowy z okładki, który nosi taki jakby dziwny odkurzacz. On działał chyba podobnie jak ten odkurzacz właśnie w Mario.
Luigi Mansion, coś takiego, ale on był, tutaj są jakieś zabawy z czasem. I w ogóle ten kot miał być chyba maskotką Microsoftu, właśnie tego Xboxa pierwszego. Trochę nie pykło, ale gdzieś tam jak czytałem, to właśnie coś takiego tam miało być. W grę nie grałem, jakieś tam recenzji nie czytałem, bo ja mówię, akurat w tej erze mocno zagrywałem się na kompie. Tytuł będę chciał sprawdzić. Ciekawe mnie, czy on odpala się na Xboxie właśnie Series X. Jak będę miał, to pewnie będę chciał te klasyczne platformery chociaż trochę sobie pograć. Także mam Blinksa. Super, bo only od Xbox to na tych grach mi najbardziej zależy, czyli na tych, które wyszły tylko na Xboxa i potem nigdzie. I mamy Blinksa 2. Też pełen komplet. Super, super sprawa, bo mamy tutaj drugą część właśnie od Microsoftu. Też jest to only on Xbox. Co cieszy, manual fajny, gruby. Też nie jest poniszczony, nie jest poddarty, właśnie płytka w super stanie, nie ma żadnych pęknięć, rys, jak sądzą każda z tych gier. I tutaj mamy też, nie wiem, czy tutaj drugiego bohatera dodali, tego prosiaka, świniaka, czy on tak się na okładkę wepchał. Też będzie na pewno to tytuł do sprawdzenia przeze mnie, jakiś dzień sobie wezmę, odpalę Xboxa tego klasycznego właśnie i te gierki wszystkie podpalam. Posprawdzam, potestuję. Pewnie znów się okaże, że miałem godzinę włączyć, ja będę 3 godziny siedział i testował. Także Blinks 2, cieszy jak cholera. I lecimy tutaj chyba najgorsze, na koniec zostawiłem 3 takie petarda. Słuchajcie, Dark Alliance, Baldur's Gate. Baldur's Gate, moja ulubiona gra na peceta i w ogóle najlepsza gra na wszechświecie. Jakbym miał na bezludną wyspę brać to jakąś grę, to bym brał właśnie Baldur's Gate'a. I tutaj mamy akurat właśnie tą pierwszą część, bo akurat 2 już mam w kolekcji. Więc mam już pełen komplet 2 części właśnie Baldur's Gate'a. Tylko tutaj ci, co kojarzą Baldur's Gate'a, to nie jest to, co na PC-cie. To nie jest żaden port, to nie jest żadna kontynuacja, to jest po prostu gra akcji. Tutaj mamy wybór kilku postaci, kilku bohaterów. Jakiś tam krasnala, wojownika, czarodziejkę, czy coś tam. I to jest taki typowy hack and slash a la Diablo. Od góry widzimy, biegniemy, siekamy, robimy misje. Ale one, z tego co pamiętam, to te gierki dosyć dobre oceny zebrały. One wyszły też na Play'a 2. Teraz chyba nawet możemy to ograć na Play'u 4 i Xboxie, bo chyba jakiś taki, czy nawet w PC-tach możemy to ograć, bo wiem, że tam się był jakiś news, czytałem, że wyszły te gierki. Lekko grafikę podciągnęli, tam nic z tym nie zrobili, po prostu i puścili, tak jest, kasa się musi zgadzać. Więc to jest taki pierwszy rodzyneczek, będę musiał go też oczywiście wyczyścić, bo to mówię, dzisiaj przyszło, chciałem dla was odcinek zrobić, więc te gry jeszcze nie są w ogóle czyszczone, będą w jakiś dzień, na pewno sobie usiądę w weekend. No tutaj to patrzcie, po prostu Metal Slug, trójeczka, no klasyk nad klasyki, SNK. Ja się czaję na tą całą na Play'a 4 kompilację tych wszystkich części Metal Sluga. Mam już tam pewne namiary, oko leży, tylko portfel też leży, więc na razie nie mogę tego kupić. Pełen komplecik, w fajnym stanie właśnie. I cieszy ta gra, bo powiem wam, że ja w Metal Slugi no, masakrycznie dużo grałem kiedyś na emulatorach, na emulatorach Game Boya, na emulatorach automatów. Uwielbiałem ten tytuł, tylko że na tych emulatorach automatu było tak, że tam się wciskało F coś i cały czas jakbyśmy sobie pieniążka dorzucali, także mogliśmy całą grę przejść, mimo że lamiliśmy, byliśmy ostatnim sierotą, to i tak na emulatorze mogliśmy sobie tą gierkę przejść, ale prawdziwy gracz tak gry nie przechodzi, tylko jak przykazało Bozia na 2 pieniążkach, a każdy wie, jak automaty były zrobione. Było tak ciężko, żebyś tych pieniążków jak najwięcej tam wrzucił, także nie ma lipy, ale to jest, to powiem wam, klasyk, taki Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, już chory jestem, delikatnie bierze mnie coś, więc jak będę pieprzył głupoty, to musicie mi wybaczyć. Metal Slug, trójeczka. Czekam teraz, wiem, że zapowiedzieli już tą kolejną część na Play'a 4, 5, tę taką jakąś taką RPG-ową jakby. Bardzo fajnie wygląda, bo jest pixelaza, więc w moje gusta trafia i czekam właśnie na ten tytuł. I słuchajcie, na koniec największy rodzynek, z którego się najwięcej cieszyłem i chyba na live'ach zrobię wam, któregoś dnia podłączę Xboxa i zrobię wam stream z tego. Znaczy sobie będę grał, a kto będzie chciał wpaść, to zapraszam. Słuchajcie, Capcom Classic Collection Volume 1. Volume 2 jest tak drogi, że ho. Nie wiem, czy kiedyś uda mi się, ale trzeba szukać, trzeba sprawdzać, ale to się trafiło, więc już jestem mega zadowolony. Słuchajcie, tutaj mamy 22 klasyczne gry właśnie ze stajni Capcomu. Mnie przede wszystkim cieszą tytuły tutaj pokroju 1942, 1943, 1943 Kai, cokolwiek by to znaczyło. To są gierki, w których lecimy samolocikiem takim z dołu w górę, typowy shoot'em up, bullet hell. I po prostu ja uwielbiam tą serię tych samolocików, po prostu mogę w to grać jak dziki. Mamy Bionic Commando. Na trójce Bionic Commando przyszedłem, uwielbiam ten tytuł, mimo że on dostał jakieś tam średnie ceny. Commando, to chyba na Commodore'cu chyba grałem, ale to chyba jakaś kolejna rewizja tej gierki.
tego Exit, Access, jakiś nie kojarzę, Final Fight, no to każdy chodzony beat'em up. Forgotten World, nie kojarzę tytułu, będę chciał sobie na pewno zagrać. Potem mamy Ghosts and Goblins i Ghouls... Ghosts? Aha, to nie wiem, to kojarzę akurat gierkę, gdzie biegniemy tym rycerzykiem, co tam się zbroja odpada i możemy w samych gaciach posuwać. Dosyć ciężki tytuł. Gunsmoke, nie kojarzę, Legendary Wings, to też samolociki. Merc, kojarzę, gdzieś to zagrałem. I co tu mamy? Potem mamy Street Fightery, tam kilka wariacji, dwójki. Trojan, Vulgus i Super Ghouls and Ghost, nie potrafię tego wymówić. Będę szukał na pewno dwójki, volume 2, żeby mieć komplet. A to jest po prostu dla mnie miodzio. Jest kompletna, także na pewno tutaj jak odpalę ten tytuł, także od razu odpalę go na live'ach, bo przypuszczam, że już wsiąknę na kilka godzin przy tym tytule, przy tej pozycji. Także świetne, świetne retro. Uwielbiam, przede wszystkim pikseloza. To, co Tygryski lubią najbardziej. Słuchajcie, to jest... było trochę więcej, ja mówiłem, że jak zbiorę 10 gier, to będę robił, a tu mam trochę więcej, więc nie chciałem tej jednej gry gdzieś tam zostawiać, pomijać. Mam kolejne gry, jeszcze czekam na kolejne, które przyjdą i mam już 10 kolejnych pozycji na kolejny odcinek, także zostawiajcie łapki w górę, bo zawsze o tym zapominam, a to zawsze pomaga. Walentynki są dzisiaj, jak nagrywam oczywiście, wy jak to będziecie oglądali, to już będzie po. Także portfel będzie spłukany, ale możecie łapkę zostawić, to nic nie kosztuje. Suba, jak ktoś lubi te moje dziwne materiały dziwnej treści. I postaram się wam zrobić na piątek, jeżeli mi się uda z czasem wyrobić, bo nagrywam to, widzicie, wieczorem, będę za chwilę to składał, pójdę spać koło pewnie pierwszej, drugiej i nie pogram sobie Wieśka, no. Także docencie. Słuchajcie, wszystko ode mnie. Aha, zapraszam na grupę na Facebooka jeszcze jak coś. Tam też ludzie pokazują swoje świetne wyrywy. Są fajne wrzuty, także zapraszam. Ja się żegnam, uciekam montować. Yo. Yo.